mnie to jeden z najbardziej stresujących etapów w macierzyństwie. I to jest niestety prawda. W momencie, w którym zdecydujesz się na zrezygnowanie z pielu, w twoim życiu zmieni się kilka rzeczy. Po pierwsze, pralka stanie się twoim ulubionym gadżetem domowym. Będziesz ją kochać i wielbić. Mało tego, pokażesz ją tak bardzo, że mikrofalówka, która do tej pory dzielnie 15 razy dziennie odgrzewała ci twoją ulubioną kawę, stanie się zwykłym gadżetem. Oczywiście nie możemy zapomnieć o proszkach do prania i płynach do płukania. Także witaj, Heno z bazaru! Kotek, myślisz, że powinnam powiedzieć o winie i czekoladzie? Po drugie, nie wiem jak u ciebie, ale życie mojej rodziny do tej pory kręciło się wokół salonu i kuchni. Niestety, przygotuj się, że z chwilą ściągnięcia swojemu dziecku pieluchy, twoje życie będzie się toczyć w kiblu. Po trzecie, chcesz, Siusiu? Pytanie, które będziesz zadawać jakieś pierdyle na raz dziennie. Na samą myśl, a nie będzie ci niedobrze. No. Może chcesz, Siusiu? Nie. Po czwarte, wszyscy wszędzie piszą, że to dziecko musi być gotowe na ściągnięcie pieluchy. Ja się z tym w 100% zgadzam. Szkoda tylko, że nikt nie wspomniał o tym, że rodzic też musi być na to gotowy. Na te spodnie obsikane 5 minut po wizycie w toalecie. Na tą pralkę dudniącą dzień i noc. Ja nie mam na to przygotowana. Po piąte. Tak, to Edek pokazuje 5. Duma, którą się czuję, kiedy w końcu zobaczy się tą kubkę gotesiki w nocniku, jest nie do opisania. Chyba właśnie to czują matki noblistów albo olimpijczyków. No, a przynajmniej coś podobnego. Odpieluchowanie to jeden z najbardziej męczących etapów macierzyństwa. No jasne, są dzieci, które uczą się tego po jednym dniu, które zaczynają od razu wołać mama siusiu, ale są też takie, które po 3 miesiącach zdarzają się wpadki. I nie ma w tym nic złego. Najważniejsze, żeby to wyluzować, zdać sobie sprawę, że no po to mamy pralkę, żeby jej używać. Nie ma najmniejszego sensu ograniczać się do 2 pral dziennie. Można prać 15 razy dziennie i naprawdę jeszcze od tego nikt nie zwariował. Kasa leci, ale trudno, przynajmniej oszczędzamy na piluchach. Luz, bluz, uda się. Najważniejsze to wierzyć w swoje dziecko i się nie poddawać. Kotek, wino się skończyło!